Na kolejny sport zapraszam do wieczornego wydania Panoramy. Do zobaczenia. Prezenterów ubiera Newman by J. Gałczyński. Zapraszamy do nowej lokalizacji salonu w Gdańsku przy ulicy Szafarnia 6. Dobrej pogody każdego dnia życzy sponsor programu Dom Weselny w Kłosowie. Pogoda będzie się poprawiać, ale to chłodniejsze powietrze zostanie z nami na dłużej. Magda Merin, witam. Zapraszam na szczegóły prognozy. Polska pozostaje w zasięgu rozległego niżu z nad Finlandii i związanych z nim przechodzących na wschód frontów atmosferycznych. Z północnego zachodu zaczyna do nas napływać chłodna i wilgotna masa powietrza pochodzenia arktycznego, co mogliśmy już dziś odczuć. Niż powoli odsuwa się na północ, a w naszym kierunku podąża wyższy z nad Zatoki Biskajskiej. Jutro jego centrum obejmie pogranicze czesko-niemieckie, a w kolejnych dniach przesunie się nad Polskę, przynosząc rozpogodzenia. Noc upłynie przy zmiennym zachmurzeniu. Lokalnie pojawiać się będą przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 6 do 10 stopni. Podmuchy wiatru będą umiarkowane i dość silne. Ciśnienie szybko rośnie. 1009 hektopaskali to jego aktualna wartość. Jutro czeka nas podobna aura. Okresowo niebo będzie się chmurzyć i przelotnie popada deszcz. Termometry wskażą od 13 do 15 stopni. Wiatr chwilami może jeszcze być dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 1023 hektopaskale. Na Bałtyku nocą powieje z zachodu maksymalnie z siłą 7 stopni w skali Beauforta. W ciągu dnia wiatr zmieni kierunek na północno-zachodni, będzie słabszy, nie przekroczy 5 stopni. Stan morza 4 do 3. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.